Nasi redakcyjni koledzy wybrali się w podróż ulicą Wrocławską. Mimo wielu remontów na trasie, przejechanie jej zajęło im niecałe 19 minut. Problemy zaczęły się przy wjeździe do Wałbrzycha, gdzie na wysokości Palmiarni czeka nas zwężenie jezdni. Jednak przejazd jest dwustronny i w miarę płynny. Korek zaczyna się dopiero przy ulicy Wyszyńskiego od wiaduktu kolejowego, gdzie w związku z jej remontem wprowadzono ruch wahadłowy. Kolejne utrudnienie to remont drogi przed skrzyżowaniem z ulicą 11 listopada. Jednak tutaj ruch też odbywa się dwustronnie, dzięki czemu nie tworzą się duże korki. Dalej droga przebiega płynnie aż do placu Grunwaldzkiego. Cała droga do Ogrodu Botanicznego do placu Grunwaldzkiego zajęła nam równo 18,5 minuty. Jednak nie były to godziny szczytu. Wczoraj rano przejechanie tej samej trasy zajęło naszemu redakcyjnemu koledze aż 46 minut. A już od poniedziałku zaczyna się remont wiaduktu na ulicy Sikorskiego. Będzie on całkowicie wyłączony z ruchu, zapowiada zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Bogusław Rogiński. Od przyszłego tygodnia, od poniedziałku zaczynamy remont wiaduktu na ulicy Sikorskiego, gdzie w praktyce będzie polegało to na tym, że dotychczasowy wiadukt będzie swoistym rondem, a robimy różnego rodzaju łącznice, tak żeby można było w każdym kierunku jechać dalej, więc myślę, że nastąpią tu drobne przyhamowania, ale jakichś większych korków nie powinno się tworzyć. Remont wiaduktu kolejowego ma zakończyć się 20 kwietnia, natomiast utrudnienia przy wjeździe do Wałbrzycha oraz remont wiaduktu na Sikorskiego potrwają do listopada.